Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały, witam także hejterów. Oczywiście jak przy tego typu materiałach mam przepyszną kawusię, ale tą przepyszną kawusię nie zrobiła moja prześliczna żonka, żonka mi ją przywiozła, przywiozła mi tą kawusię. Z racji tego, że żonka mi przywiozła tą kawusię, też jest przepyszna. Kiedy to w tych ciężkich czasach dla firm suplementacyjnych, te zwłaszcza polskie firmy suplementacyjne prześcigają się w produkcji coraz to nowszych suplementów na zwalczanie koronawirusa. Tak, dobrze słyszycie, możecie to zobaczyć u mnie na przykład na Instagramie, jak ja się naśmiewam z tych perfidnych, obrzydliwych reklam, kiedy to polskie firmy suplementacyjne próbują żerować w ohydny sposób na strachu ludzkim, na tych ciężkich czasach, które aktualnie nas spotkały. I kiedy te firmy suplementacyjne się prześcigają w produkcji właśnie suplementów, coraz to nowszych suplementów na zwalczanie wirusa, na odporność, to powiem Wam, że wydaje mi się, że oni już są bardzo blisko do wynalezienia szczepionki na koronawirusa. Tak mi jakoś się wydaje, że zaraz to tak daleko idzie, te bezczelne reklamy, że wydaje mi się, że za chwilę ktoś z nich znajdzie szczepionkę na koronawirusa. Ale kiedy oni się ścigają między sobą, Radosław Słodkiewicz próbuje uratować, można powiedzieć, że on walczy. On walczy, ten człowiek już walczy o resztki szacunku, o resztki godności w sprawie HMB. Nie wiem, czy pamiętacie reklamę Radosława Słodkiewicza, w której to mówił, że na HMB, uwaga, teraz przytoczę tą reklamę, że na HMB budował 16 kg masy mięśni, masy mięśniowej. Nie masy ciała, tylko masy mięśniowej w 3 tygodnie. Że na tym suplemencie HMB budował 16 kg masy mięśni w 3 tygodnie. I na reklamie czy nie było tam mowy o masie własnej, o masie ciała, tylko była tam mowa wyraźnie o masie mięśni. Ale Radosław Słodkiewicz idzie tą zasadą, kiedy cię złapią za rękę, znaną z jednego z polskich filmów, kiedy cię złapią za rękę, powiedz, że to nie jest twoja ręka. I on próbuje dalej, no po prostu nieudolnie, można powiedzieć, że nieudolnie, w taki, można powiedzieć, że sposób już dziecinny, opowiadając bajki, próbuje wybrnąć z tej sytuacji. No, odzyskać, można powiedzieć, czy może zachować, o może zachować w ten sposób te resztki szacunku, które mu pozostały. No ale dobrze, przesłuchajmy urywku fragmentu materiału na kanale Szymon Moszny, gdzie jest wywiad z Radosławem Słodkiewiczem, a później przejdziemy do wywiadu na Instagramie, to chyba było na Insta Michała Karmowskiego, który też był odnośnie tego suplementu HMB, który jak wiemy od samego początku nie działa i naprawdę nie było, tu Radosław Słodkiewicz może poruszyć niebo i ziemię, nie było badań, które wskazywały, że ten suplement działa. Była tylko taka narzucona, można powiedzieć, że narzucone reklamy, no obrzydliwe reklamy ze strony producentów suplementów. I w tych reklamach mogliśmy się dowiedzieć, że ten suplement niejakoby działa, ale nigdy nie było takich badań, które potwierdziły działanie tego suplementu. Radosław Słodkiewicz dalej się zakopuje, ale przesłuchajmy. Urywek, powiem Wam, że to już jest, jakby tu powiedzieć tak brzydko, do pożygania. No to HMB już jest do pożygania. I zamiast Radosław Słodkiewicz tutaj się przyznać i powiedzieć tak, udostępniłem swój wizerunek w celu perfidnego okłamania moich widzów i osób, które mi zaufały, bo jakby nie było, on swoim wizerunkiem posłużył i zaufały tej reklamie osoby, które ufały Radosławowi Słodkiewiczowi, a więc on oszukał osoby, które mu ufały i on posłużył tym swoim wizerunkiem. No i powinien się do tego przyznać, no i dobra, sprawa by była zamknięta. Ale co by się wtedy stało? No stałoby się to wtedy, że oskarżyłby w sumie firmę suplementacyjną, która w perfidny sposób namówiła go do tego, żeby okłamał, a on przyjął za to korzyści w postaci kasy. No.
co tu dużo mówić. No dobrze, idziemy do tego, do fragmentu tego, tego materiału. No to wiadomo, była kreatyna, co tam jeszcze, bo nic innego prócz nie było. No i nagle się pojawiło to HMB. Fakt jest taki, że o HMB wtedy się mówiło bardzo dużo, że to jest taki zaczarowany środek, który powoduje, że można z amatorem zostać zawodowcem. No więc takie środki, Radosławie, w których to z amatora ty mogłeś zostać zawodowcem, to takie środki od dawna nazywaliśmy i nazywamy po dziś dzień sterydy, środki dopingujące. To się nazywa testosteron, to się nazywa trenbolon, boldenon i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc to są te magiczne środki, o których ty mówisz. Ja ci teraz tylko po prostu przypominam, bo może ty zapomniałeś. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że jak tak patrzałem na Piechowiaka i na Radosława Słodkiewicza, to widać, że oni się przyjaźnią. Widać, że się przyjaźnią i zaraz zobaczycie dlaczego. Wtedy tamten sponsor, którego miałem w tamtych czasach, pojawiło się to w jego ofercie. No i oczywiście od razu dali mi to na testy i oczywiście chcieli też to pewnie zareklamować. No i tak się akurat złożyło, że wtedy się te HMP dostałem zaraz po Mistrzostwach Polski. Na tych Mistrzostwach Polski... Patrzcie, jak się złożyło, że on dostał ten suplement zaraz po Mistrzostwach Polski. No jak się złożyło? No idealnie się złożyło. No lepiej się złożyć nie mogło. No pięknie się złożyło. Złożyłem tam, nie wiem, z 10-3 czy tam 5 kg. I faktycznie zacząłem to brać do HMB. 3 tygodnie później ktoś do mnie przyjechał, ja byłem 15 czy 16 kg cięższy. To jest fakt. Oczywiście wszystko... Radosławie, jeszcze raz powtarzam. Ty nie miałeś być cięższy te 16 kg, czy tam 15, ale ty miałeś mieć więcej mięśni, zgodnie z tym, co mówiła reklama. Nie wiem, czy ty potrafisz czytać ze zrozumieniem, ale reklama mówi wyraźnie o masie mięśniowej, a nie o masie ciała. A więc ty nie miałeś być cięższy, tak jak to mówił już twój kolega Piechowiak. Ja myślałem, że to on tylko ma problemy z rozróżnieniem masy ciała od masy mięśniowej. To jest bardzo duża różnica. Ale widzę, że ty jako jeden z czołowych polskich kulturystów też masz bardzo duże problemy z rozróżnieniem masy mięśniowej od masy ciała. Więc ty miałeś nie być cięższy, jeszcze raz powtarzam, tylko ty miałeś mieć więcej masy mięśni, zgodnie z tym, co mówiła reklama. A więc kto oszukał? Wszyscy, którzy startują i mają z tym kontakt, wiedzą, że tak czy siak, czy bym brał HMB, czy bym nic nie brał, tylko bym jadł, tak jak każdy kulturysta pozoru, to i tak bym przybrał te 15 czy 16 kg. Przecież ty w tym momencie, Radosławie, się przyznałeś do kłamstwa. W tym momencie. Ja nie wiem, czy ty myślisz, co mówisz, ale aktualnie w tym momencie się przyznałeś do tego, że skłamałeś, bo mówisz tak czy inaczej, byś przytył te 16 kg. A w reklamie było dokładnie napisane, że ty nabrałeś masy mięśni 16 kg 3 tygodnie i jeszcze tam napisałeś, że to jest dzięki temu suplementowi. A więc dzięki ten suplement pomógł ci nabrać 16 kg masy mięśni w 3 tygodnie. Dokładnie tak było napisane w tej reklamie. A ty teraz dokładnie przyznałeś się, że okłamałeś wtedy widzów, bo mówisz, że tak czy inaczej byś przytył. Czy ty słuchasz, co ty mówisz? Nie wiem, czy to działa u ciebie, ale możliwe, że nie. Lecimy dalej. Zaraz odjedzie. Uwaga, zaraz odjedzie bardzo mocno. No ale wiadomo, że efekt był taki imponujący i ludzie pewnie nie wiedzieli. Ale sam już wiedziałem, czy to od HMB, czy to... Boże, czy wy to słyszeliście? Ludzie nie wiedzieli. Sam zresztą nie wiedziałem. No przecież... Kilka sekund wcześniej powiedziałeś, że tak czy inaczej byś nabrał tej masy. W reklamie było masy mięśniowej. No przed chwilką, kilka sekund wcześniej powiedziałeś, że tak czy inaczej byś to nabrał. Teraz mówisz, że nie wiesz, czy to było od tego. I ludzie nie wiedzieli. No ja nie wiem, co mam powiedzieć w tym momencie. Środki dopingujące musiały naprawdę tutaj bardzo mocno po mózgu pojechać. Oczywiście, jeżeli chodzi o reklamę, to tak jak mówię,
dużo się rzeczy wtedy reklamowało i taka była kiedyś technika i taka, taka była forma reklam, bo ja pamiętam już jakieś odżywki z tego Cyberganics, takie były w Stanach też reklamowane i one też tam takie przemiany 12-16 tygodniowe były, a to były reklamy samych aminokwasów na przykład. No, widzicie, co tutaj Radosław robi? On tutaj usprawiedliwia swoje kłamstwo. W jaki sposób? Że gdzieś tam były takie reklamy w Stanach, to on też mógł zareklamować w ten sposób. No pewnie, no, jak ktoś tam gdzieś kogoś okradł, no ty też możesz kraść. No pewnie, no, to jest przyzwolenie. No. Masz rację, Radosławie, ja się z tym zgadzam w zupełności. No pamiętam, że ten Vanadel też generalnie gdzieś też tam reklamowali. Polskie ziemia kwasy proste, czyli Essential Amino Acid. No i oczywiście brałem też ten kwas, nie miałem takich efektów. No ale co, no to, też do nikogo nie miałem pretensji, wiadomo, że to pewnie jakieś inne rzeczy musiały wejść do tego. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o mnie... No brał, do nikogo nie miał pretensji, ale wiadomo, że to jakieś inne rzeczy musiały wejść. No to ty nie wiedziałeś? Radosławie, ja nie rozumiem. Ty nie wiedziałeś, że ty bierzesz sterydy? Przecież ty zostałeś dwukrotnie zbanowany na zawodach za używanie środków dopingujących. To ty nie wiedziałeś, co ty bierzesz? Ja nie wiem. Ja po prostu nie wiem, co tutaj mam. Na końcu będzie puenta. Na końcu będzie puenta. Już dalej nie będziemy tego słuchać. On później tam dalej mówi o myszach. Naprawdę, to już się zaczęło przeradzać w bajkę, w jakąś bajkę, w jakieś niestworzone historie. Później mówi o jakichś zbudowanych myszach. Ja nie wiem, nie wiem, co mam na ten temat myśleć, ale jeszcze jeden mam wywiad dla Was. Tutaj było na Insta Michała Karmowskiego. To też nas zainteresuje. Bardzo podobnie, ale zwróćcie uwagę na komentarze. Nie tłumacz się, tam będzie nie tłumacz się, zaraz będzie nie przyznawaj się, Radosławie. Spójrzcie na to, co tutaj się dzieje. No, no wiadomo, że ten, że brałem to HMB, wierzyłem w to, że to działa. Natomiast czy działało, czy nie działało? Wiecie, jak to jest? Jak się ktoś, że tak powiem, nastawi, że metka tatarska działa, bo ja na przykład też kiedyś wysłałem mamę do sklepu, żeby kupowała mi metkę tatarską, bo słyszałem jej, że metka jest dobra na masę. I też jadłem... To nie metkę tatarską ci kupowała mama, tylko metanabol ruski. Ale mówiło się na to metka. I ty myślałeś, że to jest metka tatarska. A to był metanabol ruski, ale mówiliśmy na to metka. Mówiło się na to metka wtedy. To metkę tatarską z bułkami i mi też szła masa. Więc kwestia, że jak powiem, nastawienia. No, a te 16 kilo, bo też ktoś mi tu napisał, że 16 kg, to była prawda. Ja byłem na zawodach, ważyłem tyle. Potem wiadomo, że jadłem różne dziwne rzeczy, miałem odbicie wagi. No, ale w tym czasie też jadłem. On jadł różne dziwne rzeczy i miał odbicie wagi. Te różne dziwne rzeczy to były sterydy. No, ja muszę uzupełniać ten wywiad. Tutaj na myśli miał Radosław Sotkiewicz sterydy. Te różne dziwne rzeczy. No, dalej lecimy. HMB. Także niestety taka prawda. No, to była pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, którą gdzieś tam pamiętam z dawnych czasów bardzo polecano, to był vanadyl sulfatę, nie wiem, czy wierzycie. Tak. Potem się okazało, że to jest rakotwórczy suplement i nie wolno go stosować, ale on działał na pewno, mimo że badania pokazują, że nie działa. No to na mnie generalnie działa, mi się na mnie super trenowało. No to jak w przypadku HMB. Badania pokazują, że nie działa i nie działa. Vanadyl też nie działał w badaniach i nie działał w rzeczywistości. Na ciebie działał, tak samo jak HMB. Lecimy. Dlaczego Michał mu przytakuje? Wiecie co? Moim marzeniem jest, teraz stało się to moim marzeniem, żeby zrobić taki wywiad ze Szrekiem. Przepraszam, że tak na niego mówię. No z Radosławem Słodkiewiczem. No. Chodzi mi o to, żeby po prostu zrobić z nim taki sam wywiad, jak on by sobie radził w rozmowie ze mną. To by było coś pięknego. No. Natomiast potem weszło HMB. No i tamtejsze przynajmniej badania pokazywały, że ta HMB działa rewelacyjnie. Dlatego uwierzcie mi, że wszyscy zawodnicy jedli to HMB na potęgę. Oczywiście teraz... Zawodnicy, jeszcze raz powtarzam, nie jedli HMB na potęgę, tylko reklamowali HMB na potęgę i zarabiali na niewiedzy w sposób bezczelny, zarabiali na niewiedzy swoich widzów.
ten sposób, Radosławie, a zawodnicy wszyscy jedli sterydy, a więc metanabol, wbijali inne środki dopingujące, tak jak testosteron, dekadrabolin i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, boldenon. Lecimy dalej. Już są badania, wszystko i tak dalej, no to wiadomo, że THMB wpływa ewentualnie tylko, że powiem, na zdrowie naszych jelit. Ale pamiętajcie, że zdrowe jelita to lepsza masa mięśniowa, bo lepiej nam się wszystko wchłania. Oczywiście, no to... Więc jest to na masę suplement, można powiedzieć. No oczywiście, Michał przytaknął, że oczywiście, no jest to suplement na masę, ale zaraz Radosław Słodkiewicz powie, że to był żart. No a już tak na poważnie, słuchajcie, To wcześniej... Wiadomo, że ten, że brałem... To wcześniej na poważnie nie było, no, a Michał powiedział, no tak, no, zgodził się. Powiem wam, że to już się przegodziło w komedię i ja nie wiem, w jaki sposób mam... Przede wszystkim już tutaj myślałem, że tylko Piechowiak, że tylko Piotr Piechowiak nie wie, czym się różni masa ciała od masy mięśni, ale też, jak widać, nie wie to nasz czołowy polski kulturysta, Radosław Słodkiewicz. Ktoś mógłby mu tutaj też to rozrysować i też was proszę, żeby ktoś tam się udał na kanał Szymon Moszny i w komentarzach no wyjaśnił Radosławowi Słodkiewiczowi, czym się różni przytycie od uzyskania masy mięśni, od zbudowania masy mięśni. Czym się różni masa mięśni od masy ciała? On tego nie wie. Trzeba mu po prostu to wyjaśnić. Powiem wam szczerze, że chyba to jest ostatni materiał na temat HMB, bo ja powiem wam, że lepiej robiłoby mi się leczo z Piotrem Piechowiakiem i liczyło suplementy w groszach, aniżeli dyskutowało z Radosławem o HMB. Kreatynę, czyli dodatkowo jednomiarka antykatabolika. Taki zestaw do śniadania. Bo to jest, jak już wcześniej użyłem kilkakrotnie tego stwierdzenia, jak szarpanie się ze ścian. Na razie, cześć, pozdrawiam, jak zwykle to robię. Bum, przypinka, łapa sieci. Na razie, cześć, pozdrawiam.